trudny czas pandemii przerwał ten piękny okres, myślę, dla wielu seniorów. Zawsze od wielu lat co roku spotykaliśmy się pod Opolskim Ratuszem. Mogliśmy wspólnie celebrować ten okres świąt wielkanocnych. Były wówczas przygotowywane zarówno ozdoby wielkanocne, jak i wypieki, jak i inne specjały tutaj przygotowywane przez seniorki. Uczestniczyłam, ale najpierw przygotowaliśmy tutaj, gotowaliśmy, piekli. Dopiero później tam byliśmy przy ratuszu. To były niezapomniane chwile, naprawdę. Natomiast no niestety teraz przez ten okres pandemiczny no chcemy też chociaż namiastkę takiego symbolu wnieść w to życie naszych seniorów. Przygotowywaliśmy takie drobne upominki. Jest to słodycz, są to przepiękne kartki, ozdoby, mam nadzieję, że zawisną w każdym domu, każdego seniora. Bardzo miły to jest, naprawdę, ja po prostu nie spodziewałam się, że dostaniemy taki podarunek, bo dostaliśmy na Boże Narodzenie. No i teraz, naprawdę to było, to jest po prostu, jak wczoraj pani zadzwoniła, to ja byłam po prostu bardzo szczęśliwa i zadowolona, że mogę tu w końcu przyjść i odwiedzić też. Mamy warunki, jakie mamy, no ale dobrze, że tak się składa, że nas tutaj zaproszono i wręczano i pamiętano o nas. To jest ważne. No i miłe to jest dostać coś, dostawać prezenty, bardzo lubię. To jest moje pierwsze takie spotkanie, ponieważ ja od niedawna dołączyłam tutaj do grupy. Jestem bardzo zadowolona, że mogę uczestniczyć, bardzo chętnie biorę udział, bo mi to bardzo pomaga. No i chcemy po prostu przynieść to dobre słowo, otuchę wnieść. Jak będą zatem panie spędzać tegoroczne święta? Tradycja jest zawsze i będzie. Zawsze byłam u mojej najlepszej teściowej w Kupczycach. Teraz niestety będę tylko ze swoją najbliższą rodziną, z córką i z wnukiem. Co musi być? Przede wszystkim żurek. U nas, że my pochodzimy, moja cała rodzina pochodzi z wschodu. To zawsze jest taka tradycja, że wszystko, wędliny, boczek, jajko, do tego dajemy później chrzan, smażymy, później do tego to i buraczki, to jest tych śniadanie takie wielkanocne, no a później jest reszta. Skromniej, zdecydowanie skromniej, bo jedna z córek jest za granicą i mamy tylko kontakt taki telefoniczny, mailowy. No, może się uda spotkać z drugą córką, która tu jest na Śląsku. Pracowali także najmłodsi, ponieważ również pod Opolskim Ratuszem przedszkola i szkoły były zaangażowane w nasze takie spotkanie wielkanocne. Dzieci z przedszkola przygotowywały ozdoby, kartki. No i też chcemy te wszystkie wspaniałe rzeczy zanieść naszym seniorom do ich domów. Będą otrzymywać to przez nas, przez naszych pracowników, naszych terapeutów. My jesteśmy osobami zaszczepionymi, więc tutaj mogą się czuć bezpiecznie.